Trzeba powiedzieć, że oprócz tych wszystkich działań, tak jak powiedziałem, bibuła, także zaczęły powstawać duszpasterstwa ludzi pracy. I pierwszy kontakt, który był nawiązany z duszpasterstwem, to był w Gliwicach u ojca Simińskiego, gdzie zajechaliśmy na mszę za ojczyznę, no i od razu zaczęło to pączkować. Zaczęło pączkować na inne miasta. Wiadomo, że w piekarach śląskich to rodzina Polmańskich, Andrzej Sokołowski, tam nawet późniejszy komendant główny Romek Hula, który wspomagał Solidarność. Także nie wszyscy w PRL-u to byli tacy, przepraszam, o pupę rozbić to. Byli porządni, tak jak w każdej społeczności. No i duszpasterstwa ludzi pracy także łączyły się w pielgrzymki na Jasną Górę. Jak odwiedzał papież wszechczasów, to potrafiliśmy autokarami jechać, sztandary. I tutaj też, kiedy usłyszałem z ust Polaka wszechczasów, kiedy wołał do nas na Zaspie i mówił, że solidarny to nie jeden przeciwko drugiemu, tylko jeden drugiego brzemionalności, to w tejże samej homilii wołał do nas, że największym darem dla Pana Boga to jest cząstkę siebie ofiarować drugiemu człowiekowi. I solidarność to nie jest ruch związkowy, to także solidarność serc, umysłów, jedności, którą nasz papież uczył. Tak się złożyło, że parę duszpasterstw, ludzi pracy, chociażby w Sosnowcu zawiązane, w Dąbrowie, w Czeladzi. No, tu muszę nieskromnie powiedzieć, że w strukturach tajnej Solidarności był okres, gdzie oddano mi cały ten podregion od Dąbrowy poprzez Siewierz. W ten czas się dopiero dowiedziałem, że było księstwo siewierskie. Mnóstwo rzeczy człowiek w swoim życiu się uczył.